Cześć, z tej strony Smart Tester. Zaprezentuję Wam dzisiaj, jak Vicolenni radzi sobie w różnych grach. Zaczynajmy więc. Na pierwszy ogień pójdą kultowe Angry Birdsy. Ustawię maksymalną głośność, aby przy okazji zobaczyć, jak działa głośnik. Okej, przejdźmy może nieco do trudniejszych poziomów z innych plansz. Jak widzicie, Angry Birds radzą sobie naprawdę dobrze. Przejdźmy zatem do następnej pozycji. Ostatni hit, Crossy Road. Jeszcze tak na marginesie wspomnę, że bardzo trudno zasłonić ten głośnik, który znajduje się z tyłu budowy. Nawet jeżeli trzymam go w takiej pozycji, to nigdy nie jest on do końca zasłonięty. Nie wiem, jak udało się to Vico zrobić, ale naprawdę duży plus. Tak jak wspominałem w pisanej recenzji, dopiero w momencie, kiedy położymy go na czymś miękkim, na poduszce na przykład, wtedy naprawdę nic nie słychać. Ok, jak widzicie, również Crossy Road radzi sobie bardzo dobrze. Następnie mamy tutaj Dead Trigger. Jedynka, moja ulubiona. Zaskoczyło mnie bardzo to, że na tak słabym telefonie teoretycznie chodzi tak dobrze ta gra. Zresztą zaraz zobaczycie. Na marginesie wspomnę jednak, że takie tytuły jak Rail Racing 3 czy na przykład Asphalt 8 nie działają na tym urządzeniu,
asfalt, w ogóle nie chciał się ściągnąć, za to Real Racing 3, aby go uruchomić, za każdym razem trzeba wyłączać telefon i ponownie go włączać. Pewnie jest to związane ze zbyt małą ilością pamięci RAM, która została oddana dla użytkownika. Ale jednak nawet wtedy Real Racing 3 nie radzi sobie najlepiej, więc można stwierdzić, że nie da się na tym grać. Okej, okay, jedna misja i pójdziemy dalej. Naprawdę działa to bardzo dobrze. Dobrze. Teraz przyszedł czas na cutthroat. Jak widzicie, Cut the Rope też nie sprawia problemu w tym urządzeniu, więc Dump Ways to Die 2.
Jak widzicie, z dumpu jest tutaj też len, nie ma problemu. Więc przechodzimy dalej. Teraz Fruit Ninja. Ok, na razie starczy. Idziemy dalej. I następną grą jest Jetpack Joyride. Ok, idziemy do następnej gry. A zarazem już ostatniej, przedostatniej, czyli mojej ulubionej Subway Surf. Jak widzicie, ekrany ładowania goszczą stosunkowo długo, ale jednak ten telefon kosztuje 350 zł, więc nie ma czego się czepiać.
Również w tej grze nie ma najmniejszych problemów z płynnością. Dobrze, przejdźmy więc do następnej pozycji. Ostatnia gra, którą chcę Wam dzisiaj zaprezentować, to stare już, ale nadal bardzo lubiane Temple Run 2. Jak widzicie, akcelerometr działa znakomicie. Ok, starczy. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Już niebawem ukażą się moje pierwsze wrażenia, a następnie pełen test, pełna recenzja tego smartfona na moim kanale. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania i pisania komentarzy, dawania łapek w górę pod tym filmem i również zakupu i przeczytania mojej pisemnej recenzji na łamach miesięcznika Chip. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!